Hejka kochani! Hejka Maksiu! Ja. Dawno do Was nie nagrywaliśmy i stwierdziłam, że o ile może taka regularność już nie jest realna, to chociaż raz na tydzień jakiś taki dłuższy vlog. Co Wy na to? Taki zbiorczy, takie po prostu weekly z całego tygodnia. Z 5 dni powiedzmy, czy no takie coś. Jak myślicie? Fajne by to było? Pomyślimy, zobaczymy. Może coś wpadnie jeszcze bonusowo. Ostatnio jakoś nie mam weny, za dużo jest różnych rzeczy do załatwienia. W tym tygodniu też mają nam zakładać gaz wreszcie. Maksiczku, na bok. Bliżej tutaj, o, po prawej. Auto jedzie. Znowu. Widzisz? No to trzeba uważać. Cały czas jakieś auta jeżdżą. Jakaś rękawiczka, zobacz. Ludzie to śmiecą, co? Cały dzień ją widzę, cały czas tu była. Cały czas tu była? No. Nawet przez śnieg ją widziałeś? Nie. Pod śniegiem leżała? No. Choroba. Jakiś taki ruch na tej wiosce tutaj dzisiaj? Nie wiem. Ale tak, dawniej tu było spokojnie, teraz ruch. Dajcie znać, jaka u Was pogoda. U nas było do tej pory deszczowo i brzydko. Jeden dzień był taki piękny, bezwietrzny. Do babci skręcamy, a teraz ma się poprawić, więc super. Jutro są moje urodziny, stwierdziłam, że każdego dnia coś. Do domu chcesz do babci zobaczyć? Poczekaj, no to Henka tak jest u babci w domu. Poczekaj, Nunia, możemy iść do ogródka, bo zobacz, co tutaj jest. Czy nie jesteś do ogródka? Tu są jakieś już wyrośnięte. Co? Bonusy. Krokusy? Może tak, może prędzej krokusy. Krokusy. Ja mam dzisiaj super lacze. Leginy. Tak, tutaj też już coś wyrosło. O. Hejo. Idziemy do ogródka zobaczyć. No gdzie nie wiesz, gdzie jest ogródek? Łazisz mi pod nogi. Co ty, chłopie? Zobaczymy, bo podobno tulipany już wyrosły. Tutaj był jaśmin. Też już zielone listki. Chodź, zobaczymy. Zobaczymy, czy te tulipany to są, czy babcia nas trochę oszukała. No, zdecydowanie dzisiaj jest gorzej niż poprzednie. Chyba 2 dni temu, 3 dni temu było tak cudownie. Ale pomiędzy tymi właśnie fajnymi dniami jest dużo deszczu. Pewnie u Was też. Są tulipany. Gdzie ten kwiatek? Są tulipany. Kwiatek jest w domu, ten babci kwiatek taki wyjątkowy, którego Ci pokazywałam zdjęcie. Są, kwitną. Czy kwitną? Wyrosły dopiero, gdzie kwitną. A to jest juka, to chyba juka to jest... Bohaterem jesteś? Juka to jest taki chyba całoroczny. A tu moja ukochana, najpiękniejsza na świecie choinka. Ona jest tak piękna, tak mi będzie żal, jak babcia ją zetnie. No jest po prostu przepiękna. Najpiękniejsza na wsi jest. Tam jest druga, też jest piękna. Ale ta to jest zdecydowanie moja ulubiona. To jest taki świerk srebrny. Jest tak piękna ta choinka, że będzie naprawdę żal. Czasem się zastanawiamy, co tutaj w ogóle żyje. Ta jest piękniejsza, no mi się ta bardziej podoba. Pewnie się do Was odezwę jeszcze później, pokażę Wam, jaki pyszny serniczek zrobiłam. Jak będziecie chcieli przepis, to dajcie znaka. O, wszystkie połóci nam, słyszycie? Co nagada? No. Pokażę Wam właśnie ten serniczek, dam Wam przepis, jak będziecie chcieli w następnym vlogu. Bardzo prosty, przepyszny keto, mało węglowodanów. Maksiczku. Dobra, odezwę się do Was w domu. Tak jak mówię, muszę się nauczyć przestawić na tryb takiego weekly vloga. Bo mam ochotę nagrać coś od czasu do czasu. I w sensie ochota, wiecie, wynika po prostu z jakiegoś tam wolnego czasu. Bo jak nie ma czasu, no to też nie myślę o tym. Ale okej, dobra, odzywam się później. Zobaczcie, jaki mam piękny pierścioneczek w ogóle. Muszę jeszcze wyodżywkować paznokcie. O, tak, piękny. Ze strony Sadwa. Bardzo mi się podoba. Dobra, nie o tym. Dzień dobry, w drugim dniu
weekly vloga. Dzisiaj jest 2 marca i mamy takie małe posiedzenie z przyjaciółmi, z rodzinką. Słuchajcie, miałam Wam pokazać nasz sernik, nasz ukochany sernik keto, no bardziej keto niż low carb, bo naprawdę ma bardzo, bardzo mało węgla, ładano w taki jeden kawałeczek, około 5,5-6 gramów, więc zobaczcie, jak bardzo mało, a kawałki są całkiem naprawdę duże. Słodzony jest stevią i dzięki temu no jest tak mało, tak nisko węglowodanowe. Czekamy na gości i stwierdziłam, że się odezwę, póki mam chwilę czasu. Przygotowałam tutaj stół, tak do przegryzki, czegoś tam, wiecie, drobnego, jakąś wędlinę, jakieś warzywa, orzeszki, takie rzeczy, które nasi goście mogą jeść i lubią, a niekoniecznie my będziemy jedli. Natomiast ja zawsze myślę też o tej drugiej stronie, która przychodzi i która nie musi się niczym szczypać. Chociaż my teraz też już chyba z własnej woli całkowicie po prostu coś takiego porzucamy. Jeden cukierek nas nie zabije, czy 5 orzeszków, czy trzy chipsy również, więc takie chipsy, o, nawet koło siebie, tak myślę, że to będę ja siedzieć. Postawiłam. Sernik przepyszny, jeżeli chcecie przepis, to podajcie w komentarzu, nie wiem, łapkę w górę i po prostu tą prośbę o przepis, to na pewno nagram. Coś jeszcze Wam miałam pokazać, tak się gubię, miotam, bo wiem, że zaraz przyjdą, chcę się szybko wyrobić. Jacek, jak oceniasz ten sernik? Bardzo dobry. Przepyszny jest, co? No. My kiedyś, my Wam chcę powiedzieć, że nie lubiliśmy sernika, prawda? Tak naprawdę? Szczególnie. No, szczególnie Jacek. Ja również jakoś nie przepadałam, a teraz? Chyba jak miałbyś powiedzieć o jakimś czymś słodkim na keto, to ten sernik, nie? Więc przenosimy się z tego stołu na coś tak pięknego, muszę Wam to pokazać. Dostałam od przyjaciółki z dzieciństwa, Żany, o której wspominałam już 1500 razy na tym kanale. Taki przepiękny prezent pocztą kwiatową, takie przepiękne kwiaty w boksie. Kwiaty są żywe, pachną kwiaciarnią, wiosną. Jeszcze ten zapach nie jest taki, wiecie, że róża pachnie różą, ale już... Co Wy tam, chłopaki, robicie? Coś tam. Jeden w Nintendo, drugi w telefonie. Na przykład już te, jak to się nazywa? Rumianek? Takie rumianki, stokrotki. Na przykład już pachną. Pachną naprawdę bardzo ładnie. Teraz widzę, że tutaj coś mi zemdlało. O nie. Oby było jak najdłużej. Są przepiękne. Do tego takie balony. Happy birthday. I tam Maxi nawet, o matko, dostał balon dinozaur. Tam gdzieś spłaszczony. Wisi sobie. Nasza Żana wie, że Maksio jest po prostu największym fanem dinozaurów i dostał od niej jeszcze takiego balona, więc bardzo, bardzo, bardzo miło. Przepiękny, przepiękny. Dzisiaj jest nawet ciepło, otworzyłam okno w kuchni i zalatuje takie fajne, świeże, wiosenne powietrze. Ciekawe, jak długo. Nawet dzisiaj w pracy z pacjentami tak sobie myślałam, że jeszcze chyba ta zima powróci. Zresztą oni tak mnie ocucili, bo ja już myślałam w zasadzie, że ku wiośnie, ale któraś pani powiedziała, że gdzieś w pogodzie oglądała, że mają wrócić przymrozki. To Wam wczoraj pokazywałam. Ten taki antyprzymrozkowy obraz, czyli tulipany wyrastające z ziemi u babci, te kwiatuszki, które tam widzieliście. A teraz ja takie rzeczy słyszę, mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Przepiękne. Ja też dostałam piękne prezenty od moich chłopaków, w ogóle od rodziny, jakieś tam, wiecie, buteleczki, słodycze, pieniądze, ale od chłopaków dostałam też taki materialny prezent, namacalny, piękne okulary i zegarek. Pokażę Wam może w tym vlogu, ale później, bo teraz już się szykuję, tak, wiecie co, tak mi siedzi z tyłu głowy, że czegoś jeszcze nie zrobiłam i tak się zastanawiam, co mieliśmy jeszcze zrobić. Coś? Nie przypominam. Nie wiem właśnie. Zupę wstawiłam, weźmy zamieszaj. Bo jest gęsta. No dobra, dobra moi drodzy, ja się z Wami na ten czas żegnam, odezwę się kolejnego dnia i myślę, że taki rodzaj tygodniowych vlogów to będzie takie trochę zbawienie teraz, bo najłatwiej mi to nagrać i za jednym razem zmontować.
niżeli właśnie jakoś tak codziennie dochodzić do tego komputera. Ale to Wam może powiem tak samo dlaczego później. Życzę nam dobrej zabawy. Ja Wam życzę miłego weekendu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym tutaj dniu dla Was. To będzie już pewnie niedziela lub poniedziałek. Ale ja tak będę się z Wami widać i żegnać kilka razy. Witamy kolejnego dnia. Gdzie my się wybieramy? Powiedz widzom. Do kina. No ale to no, rozwiń. Do kina na co? Na Pies i Kot. Na Pies i Kot, bo to jest film, który Maciu kiedyś widział zwiastun, prawda? I bardzo Ci się... Podobał. Także jak byliście już, albo wybieracie się, jak byliście, to dajcie znać, a jak się wybieracie, to my Wam damy znać, czy to jest coś fajnego. To jest w ogóle film, nie bajka. Tak? Czy bajka? Nie, film. Film. Więc no zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, co to tam z tego będzie. Maksiu, co kupujemy w kinie? Popcorn. Jaki? Karmelowy? Nie. Słodzony. Jaki? Słodzony. Słodzony? To karmelowy. Chyba solony. Solony. Solony gawcie, tak? Jacek idzie. Jacek już idzie. Jaki Jacek? Kto to jest Jacek? To mój tata. To twój tata. Także idziemy, zobaczymy, co tam... czy to będzie fajne, czy nie fajne. U nas dzisiaj słonecznie. Mam nadzieję, że u Was też ładna pogoda. Odezwiemy się z mini recenzją. Właśnie nagadałam się do Was 20 minut i nic się nie nagrało, ponieważ odwróciłam telefon, żebyście mieli lepszą jakość, ale już po prostu tak się wkurzyłam, że nie odwracam, trudno, musicie zaakceptować taką jakość, jaka jest z przedniej kamery tego, z iPhone'a. Słuchajcie, właśnie robiłam mizerię i do Was rozmawiałam, opowiadałam Wam o tym, że Maksio poszedł do przedszkola drugi dzień, że zdecydowaliśmy się go zapisać, ponieważ bardzo, bardzo fajnie się odnalazł, no i przygotowujemy go tak właśnie powoli do takiego codziennego chodzenia do zerówki. Chcieliśmy go zapisać w ogóle troszeczkę gdzieś indziej, natomiast tam jest jakaś taka rejonizacja, jeżeli chodzi o przedszkola. No i fundowane z funduszu jakiegoś tam danego miasta te przedszkola i zerówki są, więc mieszkańcy tylko danego miasta i rejonu powiatu, nie powiatu, a gminy mogą do tego przedszkola uczęszczać, więc trzeba po prostu mieć adres danego miasta, żeby tam pójść, więc odpuściliśmy, już żadnymi kombinacjami nie będziemy cudować, po prostu poszedł do takiego pobliskiego przedszkola, myślałam, że się ubrudziłam śmietaną, które notabene bardzo jest fajne, fajniejsze w ogóle niż myślałam, bez obrazy, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. To nie będę mówić lepiej. Chodzi mi o to, że nie sądziłam, że tu jest gorzej, czy tam jakoś źle, tylko że jednak w mieście troszeczkę większe są możliwości dla tych dzieciaków, tak mi się wydaje. Natomiast jest druga jeszcze strona tego chodzenia tutaj do wiejskiego przedszkola. To jest, pomijając bliskość i tak dalej, to jest to, że zawsze, nawet jak ja chodziłam tutaj do szkoły, bo to też jest moja szkoła, to zawsze te dzieci tutaj z tej szkoły jakoś były takie bardziej usystematyzowane, nie wiem. Mam takie wrażenie, bynajmniej na mojej klasie gdzieś tam się spotkałam z tym, że jednak dzieci chodząc do szkoły we wsi jakoś są, nie wiem, grzeczniejsze, takie mam wrażenie. Nie chcę nikogo obrazić, bo to zależy od jednostek, bo jednostki tutaj tworzą tą całość i są takie jednostki i są takie jednostki, prawda? Te dzieciaki i potem tak się mówi o ogóle, a to jest krzywdzące, więc nie chcę o tym mówić w ten sposób. Natomiast cieszę się bardzo, że on się tak odnalazł. Był zachwycony, był przeszczęśliwy. Dorwał od razu jakichś kolegów. Koledzy go miło powitali. Po prostu zaciągnęli za rękę do zabawy, więc no fantastycznie, fantastycznie, że tak się wszystko ułożyło. O czym Wam jeszcze mówiłam w tym klipie, który się nie nagrał? O tym, że mają zakładać nam panowie jutro gaz. Pieprz, o tej mizerii. Mają nam zakładać gaz, który, wiadomo, był już w tamtym roku załatwiony. Wszystko było bardzo mocno odwleczone, bardzo mocno przedłużone w czasie, no bo zgody, czekanie na te zgody wszystkie z województwa i tak dalej, bo tu mamy drogę wojewódzką akurat, gdzie trzeba zrobić przewiert pod ziemią, wstrzymać chwilowo ruch, coś tam sratatata. Więc to potrwało bardzo długo, ale teraz... cieszę się, że z początkiem roku już, mam nadzieję, że po prostu jutro to już będzie.
Także to na plus. Dobra, mam jeszcze trochę czasu, to mogę pogadać. Właśnie robię obiad, robię karkówkę i powiem Wam, że na odżywianiu keto to jest tak, że ludzie bardzo często kojarzą sobie to odżywianie z dużą ilością tłuszczu i tylko z tłuszczem i więc, wiecie, to jest dla nich, przerasta ich, to jest dla nich nieodpowiednie, a oni tego nie chcą dla siebie, bo to za dużo tłuszczu, bo nienawidzę takich ilości tłuszczu, bo to tylko smalec i nie wiem, słonina. Ja powiem Wam, że tłuszczu można sobie dostarczać zewsząd. Z orzechów, z masła orzechowego, z sernika, twaroszku, z serków i tak dalej. Niekoniecznie musi to być z jakiejś takiej kiełbasy, takich rzeczy, nie? Niekoniecznie musi to być pajda, czy tam smalcu rozpuszczonego i jeść łyżeczką, jak jogurt. No nie, ludzie bardzo często tak myślą, że po prostu to musi ze sobą jakby współgrać, czyli jedzenie bardzo tłustych rzeczy, żeby na tym keto być. Właśnie nie polecam się zaznajomić, bo możecie dużo tracić właśnie bojąc się tego keto, a samopoczucie i w ogóle waga leci i wszystko i naprawdę jest dużo lepiej. I chciałam Wam pokazać keto, moje śniadania ostatnie. To są takie płatki, to są takie musli, to jest właściwie, nie płatki do końca, tylko musli. One Day More, Keto Fruity i Keto Choco. Taki miks, głównie to są orzeszki ziemne, orzeszki nerkowca, migdały i jakaś tam choco, to wiecie, jakiś tam orzeszek ziemny w czekoladzie co jakiś czas, ale to bardzo małej ilości. Tutaj tak samo, coś tam w białej czekoladzie w bardzo małej ilości. Płatki kokosa, porzeczka, truskawka liofilizowana. Takie rzeczy. U mnie tutaj już naprawdę pusto. Dobrze, że nie do mizerii. U mnie już jest naprawdę tutaj pusto, więc niedługo wyciągam mój zapas z szafki, ale naprawdę bardzo, bardzo smaczne i ja sobie to jem z musem owocowym, który sama robię z mrożonych owoców i ze skyrem albo low carbem, które można w Biedronce dostać, ale jest ciężko dostać, niestety. Często są gdzieś tam wykupione i obawiam się, że to może taka limitka, chociaż myślę, że przyjęłoby się. Kto nie chciałby zjeść dobrego serka, który przy okazji nie utuczy. W ten sposób, wiecie, nie podniesie insuliny, wyrzutu nie zrobi i tak dalej. Wyrzutu nie zrobi. Nie spowoduje tego wyrzutu insuliny. No, kto by nie chciał? Chyba każdy. Więc mam nadzieję, że po prostu wprowadzam to w Biedronce na stałe, bo naprawdę pokazywałam Wam zresztą kiedyś w food hallu, naprawdę, no, takie ilości węglowodanów to jest szok. I o czym mam jeszcze wspominałam? O filmie. O filmie, na którym byliśmy ostatnio w kinie, Pies i Kot. I o tym filmie wspominałam tyle, że bardzo nam się podobał. W ogóle ten dzień był bardzo fajny, spacerowy, popcornowy, kinowy, odpoczywanie. Bardzo, bardzo fajny dzień i na film też Wam się polecam wybrać, jeżeli myśleliście albo nie wiecie na co się wybrać, to na Psa i Kota jak najbardziej. Z takich fajnych nowości, ciekawostek, to wykupiliśmy wakacje już w styczniu. Jakoś tak, no zawsze, wiecie, szybko, szybko te filmiki nie powiedziałam, a teraz mam czas chwilę porozmawiać, to Wam powiem. Kupiliśmy wakacje, lecimy do Tunezji, ale to jeszcze za chwilę. Byliśmy ostatnio w urzędzie paszportowym, bo u nas tak w bliskim mieście właśnie otworzyli i paszporty już się robią ponad tydzień, więc myślę, że już niedługo będą. Także tak. Tak się zastanawiam, co tu jeszcze powiedzieć, bo dużo różnych rzeczy się dzieje. Oprócz właśnie tych tunezyjskich naszych czasów, również wykupiliśmy już coś na przyszły rok, ale to w ogóle no spontan, tak typowo wycieczkowo chcemy objechać Turcję jeszcze. Ale to później wszystko, później. Może jeszcze w tym roku coś wymyślimy, tak myślę, że wymyślimy. Jak już się uporamy ze wszystkimi ważniejszymi teraz sprawami, no bo wiadomo, jak założą nam też skrzynkę z gazem, no to wszystko też kosztuje. Założą nam skrzynkę z gazem, no to też później panowie przychodzą. Mamy ekipę, która będzie ten gaz podprowadzać do kotłowni i tam wszystko, wiecie, montować, rozmontowywać i tak dalej. I słuchajcie, jeszcze chyba będziemy wymieniać drzwi, no jest tych kosztów, więc tutaj tak się za bardzo nie poszaleję w tym roku, ale na pewno coś jeszcze wymyślimy sobie.
Tym bardziej, że te koszty są dosyć wysokie ze względu na to, że jest duża odległość od skrzynki na początku działki, jak nieraz chodzimy z Maxiem, do kotłowni tam z tyłu za domem, więc to jest dużo, dużo metrów i każdy metr jest coraz droższy z każdym rokiem, więc dobra, nieważne, ważne, że będzie, damy radę. Jak mi brzuch upurczy, mam nadzieję, że nie słyszycie. To już czas, zaraz się biorę za odkurzanie, zmywanie podłóg i robię śniadanie. Później idę po Maksiczka. Tak mu dzisiaj powiedziałam, że jakieś 3 godzinki, 3,5-4 zostanie. Jutro rano jadę. Teraz tak się zastanawiam, czy ja to mówiłam już teraz w tym, czy w poprzednim urywku. Właśnie załatwić z panią jakieś tam sprawy. Jejka, jak mi w brzuchu puszczę. Takie przedszkolne. Zapisać go pewnie na obiad. Myślę, że śniadania to nie będzie chciał, bo on jest w domu. Ale obiadek sobie zje i potem wróci po obiedzie za jakiś czas do domu. Także to muszę dopiąć. Jutro w ogóle taki intensywny dzień. Pewnie coś mam jeszcze nagram. No, dużo rzeczy ostatnio się dzieje i byłam też na tatuażach, tu i ówdzie sobie tam coś zrobiłam, także też zapisałam się na inne zabiegi, troszeczkę takie medycyny estetycznej na przyszły tydzień, to też Wam coś pewnie wspomnę, polecę lub nie, powiem czy bolało. Na poprawkę brwi moich permanentnych też jestem zapisana. Także taki kosztowny, intensywny bardzo okres się szykuje. Ale to damy radę, damy radę. Słuchajcie, tak ciągle patrzę, bo mam nadzieję, że kurier przyjedzie, zanim pojadę po Maxa, bo mam przywieźć mebel, pewien. Na pewno się nie spodziewacie jaki. To też Wam pokażę, może w kolejnym filmie i na pewno w którejś tygodniówce pokażę Wam, myślę, że już może nie w tej, moje zakupy z Shein, bo popłynęłam ostatnio. Zależy, kto rozumie poprzez popłynięcie. Ale kupiłam właśnie wakacyjne rzeczy fajne, które Wam serdecznie mogę polecić, słuchajcie, więc Wam pokażę. Ostatnio pokazywałam gościom, jak przyszli na urodziny i właśnie były dziewczyny wśród naszych gości i były zdziwione z jakością tych rzeczy, bo naprawdę w Polsce kupuje się takie same materiały. Wiecie, te sukienki letnie są bardzo często ze sztucznych materiałów i kosztują powyżej 100, 150, 200, 250, a tam możecie coś kupić dużo taniej, więc Wam pokażę. Nie wiem, czy będę mierzyć, ale może coś tam zmierzę. Zobaczymy. Na pewno jak będzie ładniejsza pogoda, bo teraz jest taka szarówa, jest chyba z 5 stopni na dworzu, jest zimno, niefajnie, więc jest też szaro-ciemno w domu. No. Dobra, zabieram się za odkurzanie, sprzątanie, robię frytki Maksiowi, bo sobie zażyczył ostre frytki właśnie, jak przyjdzie, więc mam w pamięci, że muszę to zrobić i zjadam śniadanie i po niego jadę. A z Wami się na ten czas żegnam. Nie żegnam się jeszcze na dobre, bo pewnie będę jeszcze dogrywać z jednego dnia tego vloga i wstawię Wam w czwartek. Tak myślę. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Widzimy się zaraz w kolejnym klipie. Update'cik meblowy. Mówiłam Wam, że coś nam przyjdzie i właśnie przyszedł nam drugi, taki sam fotel jak ten tutaj oraz podłużek, żeby się relaksować wygodniej. Słuchajcie, Maksio w przedszkolu. Dzisiaj u nas właśnie zakładanie tej skrzynki gazowej. Panowie przyjechali jakoś zaraz po 8 rano, więc bardzo się cieszymy, że już są, że to się już dzieje, a ja wypełniłam teraz wszystkie papiery takie do przedszkola, potrzebne jakieś tam zgody, RODO, srata, tata. Byłam też rano na takim spotkaniu, gdzie po prostu pani nam, mi opowiedziała, jak co wygląda i naprawdę się nie spodziewałam, że tak fajne zajęcia są w przedszkolach, jakieś zajęcia kulinarne, filharmonia, a to jakiś cyrk, a to jakaś wycieczka dla takich maluchów już. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko wypada. Patrz na tą kartkę, bo tańce nawet, słuchajcie, raz w tygodniu są. To tak samo jest Super Max. Wiecie już dobrze, że jest po prostu fanem, totalnym fanem
tańczy po prostu do wszystkiego, czy włącza się ekspres, czy puka się Thermomix, to on zawsze w tym jakiś wyczuwa rytm i już się buja do tego, słuchajcie, od malutkiego, więc myślę, że z jego poczuciem rytmu po prostu będzie super się odnajdywał na takich tańcach. Ja jako taka, wiecie, świeżynka, chciałam powiedzieć świeżonka, ale głodnemu chleb na myśli, świeżynka, zadziwiło mnie pozytywnie bardzo, zaskoczyło mnie przedszkole i jakby cała ta, wszystko co tam się dzieje i naprawdę bardzo, bardzo miło, jestem zaskoczona. Teraz właśnie Jacek jakieś tam robi naprawy w łazience, bo ma dzisiaj wolne. Ja sobie tak usiadłam, wypełniwszy wszystko. Słucham ostatnio takich starych hitów z mojej młodości. I chwilę odpoczywam. Obiad na dzisiaj mamy, bo mamy wczorajszą karkówkę przepyszną z mizerią i dzisiaj... Nie wiem, czy będę coś gotować. W zasadzie może... No nie wiem. Zastanawiam się, co tu jutro Jackowi przygotować do pracy. Ale póki co na razie nie mam weny. Być może upiekę bułki. To będzie miał takie pyszne kanapki. Bo bułki na keto również można jeść. Tylko te bułki są już troszeczkę inne. Mają inne składniki. Ale są naprawdę bardzo pyszne. Czekam na znak z paczkomatu. Żeby odebrać paczkę. I właśnie tam jest składnik, który mi potrzebny. Czyli guma guar. I jak będę mieć tą gumę, to już... A, mozzarellę jeszcze muszę tartą kupić. To bułeczki naprawdę są przepyszne, bardzo, bardzo smaczne. Mają dużo błonnika, także pomagają na to i tamto. Naprawdę fajnie wyczyszczają, czyszczą jelita i człowiek się bardzo dobrze po tym czuje. Także będę je piekła. Bez gumy guar też wychodzą, natomiast trochę mi się rozlały, troszeczkę takie były. Wiecie, o co chodzi? No, jak nie ma takiego czegoś, co tak sklei, zwiąże, jak gluten na przykład, no to one się troszeczkę po prostu tak rozpłaszczyły na tej blaszce. Były płaskie, ale były wciąż bardzo dobre. Śmiesznie to wygląda teraz, tyle buteli, ale bardzo wygodnie jest. Więc bułki będą dzisiaj, myślę, pieczone, bo to bardzo szybko schodzi. Nie ma jakiegoś tam, jeżeli chodzi o bułki, ceregieli, ale zobaczcie, jak jest szaro. Zobaczcie, jak jest ciemno. Ja siedzę przy lampce w ogóle. Moje baloniki już klapnęły. Hel z nich w malutku już schodzi, umierają. Ale kwiaty trzymają się bardzo dobrze, jedynie te rumianki, stokrotki, nie wiem jak to się nazywa, troszeczkę ucierpiały, natomiast naprawdę od 1 marca, świetnie, prawie już tydzień, się trzymają. Śliczne są, piękne, jak będzie mi tak żal, jak uwiędną, jak to wyrzucić w ogóle, takie cudo, nie wiem. No, naprawdę cudo. Czy ja przybliżę? Piękne są. I naprawdę bardzo dobrze się mają. Dzisiaj właśnie są te tańce w przedszkolu. Tak się zaraz zastanawiam, czy Max będzie chciał na nie pójść. Mówimy, bo się w ogóle wstydzi przy kimś tańczyć, przy kimś obcym, przy grupie ludzi. I tak samo jest teraz z występem na Dzień Kobiet. On nie by chodził, więc nie zna tekstów i tak dalej, ale są jakieś tam tańce, wiecie, na tych występach i on też nie chciał, ale pani mówi, że jak chłopaki do niego podeszli i go zachęcili, my też nie chcieliśmy, ale teraz tańczymy, fajnie jest, to on się szybko bardzo zgodził, więc dla niego to jest wiele pierwszych razów, bo to zobaczcie, no, takie obiady szkolne, to jest takie też nowość, właśnie takie zajęcia z dziećmi, to jest nowość, on jest taki zgodny, jak daje się przekonać. Bardzo go cieszy to, że zajęcia są na sali gimnastycznej, też się mogą wybiegać, on uwielbia. Wczoraj po niego przyszedł, był taki zmęczony, ale też był zasmucony, że go za szybko odebrałam. Rozumiecie to? Mała pipcia,
Co on, co, jak to, jaka zmiana, jaki obrót, że tak powiem, na drugą stronę w ogóle, że teraz nie chce do domu wracać, a kiedyś nie chciał z domu wychodzić, bo tak mu tam dobrze. Także cieszymy się bardzo, że się odnalazł. I do was mówię o czymś innym, a myślę cały czas o tym przedszkolu, jak on tam nie stresuje się. Bo to jest blisko mnie miejsce, bardzo fajne, bardzo przyjazne dla dzieci, bardzo fajną mają panią, ale tak sobie myślę, jak on tam właśnie z tymi tańcami, bo już teraz trwają. I czy on się da przekonać, bo naprawdę ma chłopak dryk do tańca. Także ciekawe, jak pojedziemy po niego, to się dowiemy. Muszę zawieźć jeszcze jakiś papier, który muszę zawieźć jeszcze w tej wyprawce. Ręczniki papierowe, 4 rolki i chusteczki higieniczne, opakowanie takie wyciągane. Także muszę zajechać do paczkomatu, muszę zajechać do sklepu, kupić co trzeba i będzie już wszystko miał. A jeszcze muszę zamówić książki, podręczniki, drużyna marzeń, karty pracy, 5-latka. O, kurier. Dobra, zaraz się do was odezwę jeszcze na chwilę. Okej, okay, to już odebrałam paczkę i teraz się z tego miejsca z wami pożegnam. Dajcie znaka, tak jak prosiłam już chyba wielokrotnie, jak wam się podobają takie tygodniowe vlogi, czy fajnie się ogląda dłuższe vlogi. Czekam na wasze opinie. Mi się wydaje, że chyba spoko. Nawet nie wiem, ile tego jeszcze tutaj mi wyszło, ale na pewno ponad 20 minut już grubo jest, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No, w tym vlogu po prostu pogoda z ładnej do tragicznej się strasznie zmieniła. Także no, mamy jeszcze marzec, jeszcze jest niepewna pogoda. Na poniedziałek w ogóle zapowiadają śnieg, więc w ogóle super, jeszcze lepiej. Dobra, moi drodzy, żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym weekly vlogu. Trzymajcie się, pa, pa.